smakkujaw.pl Ogórki małosolne po kujawsku. Ponieważ jest sezon ogórkowy, pokażę dzisiaj, jak przygotować w bardzo prosty sposób ogórki małosolne. Będą to ogórki po kujawsku. A dlaczego po kujawsku? Ponieważ użyjemy gotowej przyprawy do kwaszenia ogórków. Ona jest produkowana przez zakład Cykorie S.A., która mieści się oczywiście na terenie Kujaw. Ta przyprawa jest bardzo wygodna w użyciu, ponieważ ona zawiera już wszystkie w zasadzie składniki, które potrzebne są do przyprawienia ogórków, mianowicie koperek, chrzan, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz. Zawiera też czosnek, ale ponieważ ja lubię ogórki bardziej czosnkowe, dodam jeszcze 3-4 ząbki. No, będziemy potrzebować oczywiście ogóreczki. Mamy tutaj takie fajne, niewielkiej wielkości, pół litra wody i dużą łyżkę soli. Przygotuję teraz wodę do zalania naszych ogórków. Mam tu odmierzone pół litra. Wsypuję łyżkę, dużą taką kopiastą łyżkę soli. Wszystko zamieszam i odstawiam. Teraz do pustego słoika wrzucam łyżkę przyprawy, taką kopiastą. O, jeszcze odrobinę. Nasza przyprawa cudownie pachnie. O, przyprawę już mamy. I teraz będę układała ciasno ogóreczki. Odrobinę sobie przechylę. Wkładamy ogórki i tak jak powiedziałam, staramy się je ułożyć dosyć ciasno. O, i tutaj. I kolejna warstwa. Na pierwszą warstwę ogórków wkładam tak ze 3 ząbki czosnku w różnych miejscach. O, i tu jeszcze z boku. I układam znowu ciasno kolejną warstwę ogóreczków. Ogóreczki są już ciasno ułożone i jeszcze wkładam pozostałe ząbki czosnku. Staram się je oczywiście tak tutaj wcisnąć. O. Posypię jeszcze odrobinę przyprawy, ale to już dosłownie tylko troszeczkę. Tyle będzie w sam raz. I zalewam osoloną wodą, tak żeby wszystkie ogóreczki były przykryte. O, akurat starczyło. Zamykam i po 2-3 dniach ogóreczki są naprawdę rewelacyjne. Ja bardzo polecam tą przyprawę, ponieważ nie musimy kupować oddzielnie wszystkich składników. Tylko wsypujemy łyżkę i ogóreczki mamy gotowe. Gorąco polecam w taki sposób wykonać ogórki. Są naprawdę bardzo smaczne, a zatem tradycyjnie życzę smacznego.